Widok dwóch flag związkowych na obiektach oświatowych należał raczej do rzadkości. Dotychczas walka o godność zawodu nauczyciela, a w tym także płace, była prowadzona na osobnych frontach. Wszystko zależało, kto w tym czasie rządził krajem. Czyżby teraz dwa największe związki mówiły jednym głosem? Raczej nie. Flagi ZNP wiszą na placówkach oświatowych, w których są nasi członkowie, ponieważ nasze żądania dotyczące podwyżek płac dla pracowników oświaty do tej pory nie zostały spełnione. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność przekształciła się w październiku ubiegłego roku w komitet protestacyjny i właśnie pierwszym takim działaniem było oflagowanie. A czego konkretnie domagają się związkowcy z Solidarności i ZNP? Żądamy realizacji niezrealizowanego jednego punktu porozumienia z kwietnia 2019 roku dotyczącego wynagrodzeń nauczycieli. Nasze postulaty strajkowe są wciąż aktualne. To, że Związek Zawodowy Solidarność podpisał porozumienie z rządem, to nie oznacza, że te postulaty zostały zrealizowane. Wręcz przeciwnie, mimo że upłynęło tyle miesięcy, sytuacja materialna pracowników oświaty nie poprawiła, a wręcz jeszcze pogorszyła. Stąd nasze flagi na budynkach. Spór o wynagrodzenia nauczycieli trwa od półtora roku, mówi Dorota Kaczmarek. Ten punkt już od półtora roku praktycznie jest cały czas jakby w zawieszeniu. Zwracamy się do ministerstwa, zwracamy się do rządu. Niestety nie jest realizowany ten punkt. Strona rządowa nie chce zasiąść do rozmów. Na ten moment doprowadziliśmy do sytuacji, że zwróciliśmy się o pomoc do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jego przedstawiciel bierze udział, ponieważ strona rządowa wreszcie rozpoczęła rozmowy, bierze udział w tych spotkaniach. A jakie jeszcze pomysły rządu zaprzątają głowy nauczycieli? Propozycja wprowadzenia od 1 września 2022 roku ustawy zwanej już Lex Czarnek. My jako środowisko oświatowe, jako rodzice, nauczyciele, pracownicy oświaty protestujemy przeciwko wprowadzanym zmianom i dodatkowo jeszcze polski Nowy Ład, który wszedł zupełnie niedawno, obnażył kompletne nieprzygotowanie wprowadzanych zmian i niestety odbił się również na kieszeni nauczycieli jako pierwszej grupy zawodowej. Tutaj chciałabym przede wszystkim zaznaczyć, że odrzucamy te wszystkie propozycje pana ministra Czarnka mające na celu zwiększenie ilości godzin, czyli tak zwanego pensum nauczycielskiego.